Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. I dzisiaj wyjątkowy odcinek, tak jak odcinek, gdzie podsumowałam pierwszy trymestr, ogłaszając, że jestem w ciąży w końcu maja. No to dzisiaj chciałabym do Ciebie pogadać, Tobie opowiedzieć o moich wrażeniach z drugiego trymestru, które kończy się u mnie za 3 dni równo. Jest 23. No, jak tego słuchasz, to już jestem w drugim trymestrze. Trzecim trymestrze, przepraszam. No, więc co się działo? Powiedz właśnie, co się działo przez ten cały drugi trymestr? Jak ja się czułam, jak się czuję? Jakie mam obserwacje ciekawe w kontekście swojego ciała, w kontekście w ogóle podejścia ludzi do kobiet w ciąży? Niekoniecznie pozytywne, ale też dużo pozytywnych rzeczy będzie. Powiem Ci troszkę o tym, jak przygotowuję się do porodu do tej pory i też o takich ogólnych moich wrażeniach z tego czasu. Tak bardzo wyjątkowego. To co? Jedziemy. Co się działo w ogóle przez ten drugi trymestr? Ale może zanim o tym, to chciałabym Ci powiedzieć, że mam wrażenie, że bardzo często tak się mówi: tak szybko przelatuje, ta ciąża tak szybko przelatuje i w ogóle. A nie leci mi ona szybko. I to nie jest nic złego. Ale może też dlatego, że na samym początku ciąży, dosłownie mam w swoim dzienniku, który zawsze mam pod ręką, jeśli to oglądasz na YouTubie, to będziesz widzieć mój różowy dziennik. Może dlatego mi nie przelatuje szybko, no bo moją intencją dosłownie w momencie, jak zaczęłam, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, ostatnio sobie nawet wróciłam do tych notatek, no to zrobiłam zagięcie kartki w dzienniku. Otworzyłam nowy rozdział zupełnie, zapisałam ciążę i zapisałam swoją intencję w ogóle na tą ciążę. Intencję, czyli po prostu taką myśl przewodnią, jak ja chciałabym, taką wizję, jak ja chciałabym w ogóle ten wyjątkowy czas przeżyć. No bo jednak przez większość życia każda z kobiet nie jest w ciąży, tak? Przez większość życia. Nawet jeśli ma bardzo dużo dzieci, to i tak to jest jakiś, ta ciąża to jest taki mały wycinek. Więc moją intencją od początku ciąży było to, żeby przeżyć ją tak świadomie i spokojnie. I żeby czerpać z tego czasu i żeby właśnie cieszyć się nim jak najbardziej i być w kontakcie ze sobą, nie tracić tego. I myślę, że to jest jedna z takich rzeczy w ogóle, za które sama sobie jestem wdzięczna, że coś takiego zapisałam. A po drugie, też jedna z rzeczy, która pozwoliła mi właśnie być w takim miejscu, w jakim jestem teraz, w sensie, że to mi nie przelatuje, jak z bicza strzelił, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, że tak się, mam wrażenie, delektuję każdym czasem i każdy miesiąc, każdy tydzień odkrywam i zupełnie nowe, ciekawe rzeczy obserwuję. Oczywiście, że nie wszystkie tygodnie, bo oczywiście, że zdarzają się dni, gdzie pędzę jak szalona i że zdarzają się tygodnie szalone, zwłaszcza, że pracuję przez cały czas, więc jasne, że to się zdarza. Natomiast dla mnie jest ważne, że przez większość czasu faktycznie sugeruję się i żyję w zgodzie z tym, co sobie założyłam, czyli tak jak chciałam właśnie tę ciążę przejść. I tak, i to jest właśnie jedna z takich rzeczy, bo parę razy usłyszałam: o, w którym jesteś miesiącu? Ja mówię: no to w siódmym już, bo kończę swoją ciążę, ona się skończy w listopadzie. Prawdopodobnie, raczej na pewno w listopadzie, chociaż oczywiście to będzie decyzja Henia finalnie. Natomiast właśnie często słyszycie tego: o mój Boże, przecież dopiero zaszła w ciążę, przecież dopiero to się zaczęło. Jak to szybko przeleciało? No nie, mi nie przeleciało. W dobrym tego słowa znaczeniu. I być może też, jeśli ty jesteś w ciąży, albo być może jeśli planujesz być, może to jest sygnał dla ciebie, że hej, też żeby sobie
dać jakieś słowo przewodnie na swoją całą ciążę, albo nawet jeśli został Ci ostatni miesiąc, tak? Czy ostatnie tygodnie. Też nie zaszkodzi jakąś intencję tutaj zasiać. Więc to jest pierwsze moje przemyślenie. Zaczęłam się bardzo w ogóle w tym trymestrze, właściwie zaczęliśmy się przygotowywać do porodu, na której jestem niesamowicie podekscytowana. Bardzo, bardzo chciałabym i przygotowujemy się też właśnie przede wszystkim do porodu domowego. I już pod tym kątem mieliśmy spotkania z położną. Bardzo polecam, mam nadzieję zaprosić tutaj do podcastu właśnie dotyczącego porodów domowych, w ogóle porodów, Dominikę Grabowską. Podlinkujemy Wam tutaj w opisie. No i z Dominiką sobie rozmawiamy na temat przygotowania. Mieliśmy bardzo intensywne spotkania, w sensie intensywne, bardzo dużo wiedzy przekazuję, bardzo dużo informacji praktycznych i bardzo, bardzo sobie cenię jej podejście. Właśnie ze względu na taki spokój, jaki ona ma w sobie i ze względu na to też, że żadnej presji nie narzuca nam w kontekście czegokolwiek, w ogóle nie czuję żadnej presji, tylko właśnie to, co ja sobie cenię najbardziej, taką wolność, wybór, że hej, masz taką opcję albo taką opcję, tu sobie wybierz, czyli jak wiecie, jakby to jest coś, co ja próbuję, czym ja się kieruję, jak ja przekazuję Wam informacje dotyczące zdrowia. Aż sobie jeszcze zapiszę jedną rzecz, o której chcę powiedzieć. No i właśnie cenię sobie to też w specjalistach z drugiej strony, z którymi ja pracuję. A rzadko to się zdarza, naprawdę rzadko to się zdarza, więc tym bardziej jestem bardzo z tego zadowolona i z pracy z nią. No i tak, więc przygotowujemy się i z Dominiką, i zaczęłam chodzić do fizjoterapeutki uroginekologicznej. Mam już bodajże 2 wizyty za sobą, albo 3, ale chyba bardziej 2. I też jestem bardzo zadowolona i bardzo dumna z siebie, bo to był jeden z takich aspektów, gdzie no z jednej strony jasne, przygotowywałam swoje ciało do ciąży i byłam aktywna fizycznie, jak w ogóle byłam aktywna fizycznie, jestem aktywna fizycznie. I dbałam o różne aspekty, a to wzmacnianie mięśni, a to rozciąganie, a to dobra postawa i tak dalej, i tak dalej. No ale też mam wrażenie, że to było coś takiego właśnie idąc do fizjoterapeutki, że taka weryfikacja, czy ja w ogóle robię te wszystkie rzeczy dobrze, czy nagle się nie okaże, że jestem jakoś pokręcona. Ale okazało się właśnie, że bardzo dobrze to moje ciało jest przygotowane i też bardzo się cieszę, że poszłam do niej w 21 tygodniu pierwszy raz, bo też dzięki temu, że później byłam właśnie 3 tygodnie później jakby za niedługo znowu mam iść, dzięki temu też możemy na bieżąco wyłapywać, jeśli faktycznie do czegoś mam tendencję taką większą, do jakiegoś skręcania się w jedną stronę bardziej, też w miarę jak ten brzuszek mi rośnie, to możemy wyłapywać te rzeczy, ona może wyłapywać i jakoś mnie tak korygować i później ja na to zwracam dużo większą uwagę właśnie po prostu w życiu codziennym. Także z tego się cieszę bardzo. I tym bardziej w tych wizytach u fizjo, plus też czytając, pochłaniając właściwie książki przygotowujące do porodu od Dominiki, które poleciła, przeczytałam Błękitny poród, przeczytałam Poród naturalny, przeczytałam Hipnoporód. Tak się patrzę teraz na swoją szafkę, co ja tam mam. W sumie co jedno to lepsze. Zaczęłam od Błękitnego porodu, a skończyłam na Porodzie naturalnym, Poród naturalny i na May Gaskin. Tak się nazywa autorka. I chyba to była najlepsza. To jest, skończyłam ją dosłownie dzisiaj. Wydaje mi się, że z tych wszystkich to była najlepsza. Jeszcze 2, właściwie 3 mi tam siedzą do przeczytania. I jakby w tym wszystkim, tym bardziej to, co mnie tak uderzyło w dobry sposób, to jest przypomnienie sobie, jak niezaprzeczalnie nasza głowa jest połączona z ciałem. I jak to jest po prostu tak oczywiste, że wszelkie napięcia w głowie będą w ciele, że w ogóle sam nawet też rozmawiając właśnie ze swoją fizjo, rozmawialiśmy sobie o hormonach
i o tym, jak między innymi ona zaczęła mówić o uciskach jakichś tutaj w szyi, tak, że powiedzmy ktoś ma pospinany kark, jak to od razu źle wpływa na przewodnictwo nerwowe i też na ucisk na naczynia krwionośne z drugiej strony, a przecież wszystkie naczynia krwionośne z hormonami, które na przykład zdarzają się w przysadce mózgowej, później nie mogą się roznosić po całym ciele, więc właśnie przez te uciski mają trochę blokady. Więc tym bardziej zdałam sobie sprawę z tego, przypomniałam sobie trochę o tym, o czymś, co jest z jednej strony oczywiste, a z drugiej strony zupełnie jakby teraz dopiero do mnie dotarło i jak to jest ważne, jak się czuję w tym swoim ciele i nie jak się czuję, czy czuję się spoko, czy czuję się źle, tylko dosłownie, jak każda część ciała moja się czuje, czyli po prostu czy jest moje ciało rozluźnione, czy jest spięte, wykonując poszczególne czynności, żyjąc sobie po prostu. I no to mnie bardzo, bardzo uderzyło w dobry sposób. I dużo większą uwagę na to zaczęłam zwracać. W ogóle mam wrażenie też, że ten drugi trymestr, o ile zaczął się u mnie, tak troszkę trudniej, niż się spodziewałam, bo jakoś tak zdawało mi się, że tak wszyscy w ogóle mówili, drugi trymestr po prostu, najwięcej energii, najlepszy i tak dalej. A jakoś tak nie postrzegam go tak, a przynajmniej na początku nie postrzegałam, no bo drugi trymestr to jest czas, gdzie przynajmniej mi wtedy zaczął rosnąć brzuszek i właśnie pierwszy trymestr przeszłam fantastycznie, naprawdę fantastycznie i czułam się genialnie. O tyle właśnie miałam taki tydzień, dwa tygodnie w ogóle takiego obniżonego nastroju i takiego... tak po prostu mi było ciężko. Właśnie ze względu na to, że mimo, że wtedy ten brzuch miałam trzy razy mniejszy niż teraz mam, kończąc drugi trymestr, no to wtedy po prostu zaczęłam odczuwać, Jezu, to jest dużo, taka ciąża to jest po prostu duży wysiłek dla organizmu. Tak dosłownie wtedy poczułam to całym swoim ciałem, jak to jest dużo. Jak to jest maraton. Jak właściwie ma się ten brzuch i jest ta dodatkowa masa na ciele i ciało też zużywa dużo więcej energii w ciągu dnia, żeby wyprodukować nowego człowieka, żeby go urosnąć z dwóch komórek. I że to jest obciążające. To jest po prostu ogromny, ogromny wysiłek. I wtedy tak poczułam. I poczułam też, jak to bardzo jest męczące. Mimo, że mam wrażenie, że wtedy i tak miałam więcej energii, powiedzmy, niż na przykład teraz, tak? Ale to było takie, chyba to był taki moment, gdzie ja tak, o super, super, w ogóle świetnie się czuję, pierwszy trymestr fantastycznie, fantastycznie, mogę robić wszystko, tak? I później drugi nagle jakby mam mniej energii troszkę, no bo dużo energii użytkuję na to, żeby coraz szybciej tego człowieka rosnąć. I wtedy miałam właśnie taki moment, o wow, dobra, już mimo, że mogę robić wszystko, to może niekoniecznie jest to dobre, żeby robić wszystko, bo się będę zajeżdżać. I wtedy miałam trochę taki spadek nastroju i też taki moment, gdzie zdałam sobie sprawę, jak bardzo nie da się, ciąża jest takim wyjątkowym czasem, gdzie nie da się kliknąć pauzy, po prostu się nie da. I wyobrażam sobie, oczywiście nie mam jeszcze dzieci, to jest moje pierwsze dziecko, ale wyobrażam sobie, że w każdym przypadku da się kliknąć stop, nawet na 5 minut, wychodząc z pokoju od tych dzieci, które się ma, od jakiejś tam gromadki dzieci, nawet jeśli ma się gromadkę, i zamknąć w łazience i po prostu wziąć parę oddechów. A tutaj w trakcie ciąży nie da się, po prostu nie da się na chwilę zdjąć tego brzucha z siebie. Nie da się na chwilę powiedzieć, a dobra, ja dzisiaj jestem strasznie zmęczona, dzisiaj nie będę cię rosnąć.
maluchu, jutro ci trochę urosnę, dużo więcej niż dzisiaj, tak, ale dzisiaj potrzebuję sobie odpocząć. No nie, to po prostu jest od początku do końca. To jest oczywiście, że cudem jest pięknym procesem, natomiast właśnie wtedy do mnie dotarło, jak jest intensywnym. I też jedną z rzeczy, które właśnie chodząc do fizjoterapeutki, na pierwszej wizycie, którą miałyśmy razem, powiedziała mi takie fajne słowa, że oczywiście ucieszyłaś, że się bardzo czuję dobrze. Ja tak rozmawiałyśmy, bo tam półtorej godziny u niej byłam i powiedziała coś takiego, że to, że jesteś w stanie zrobić wszystko, to nie znaczy, że dobrze jest zrobić wszystko. I to mnie wtedy mnie tak bardzo uderzyło. No to było już właśnie dosłownie z 8 tygodni temu, czyli 2 miesiące temu. I wtedy właśnie miałam taki przełom. Wow, oczywiście, że nie. I oczywiście, że kompletnie o to nie chodzi, żeby robić wszystko. I żeby jakby wróciłam trochę do tej swojej intencji z początku. Przypomniałam sobie o niej, o tym, że ja nie chcę robić wszystkiego, że ja nie chcę tego przebiec, tak jak wtedy miałam taką chwilę biegnącą. I no to mi się bardzo, bardzo, bardzo to do mnie dotarło. Plus też wspomniała, jak pracowałyśmy z moim ciałem w trakcie spotkania, wspomniała, dużo mówiła o miękkości, o wyrabianiu sobie takiej miękkości. I też na to bardzo dużo uwagi zaczęłam zwracać. I mam wrażenie w ogóle, że ciąża to jest dla mnie taki nowy etap bycia dla siebie delikatną, bo o ile i tak dużo już z tego się nauczyłam, dużo przerobiłam i wydawało mi się, że jest spoko, to teraz, zwłaszcza po tamtej sytuacji, poczułam się, jakbym otworzyła takie nowe drzwi i zupełnie jakiś nowy etap i nowy etap właśnie bycia delikatną dla siebie, czucia swojego ciała. I otwieram te nowe drzwi i patrzę, a tam jest tyle jeszcze do odkrycia i tyle jeszcze do zrobienia. I takie miałam, wow, ja jeszcze nic nie wiem. Ja jeszcze nic nie umiem w delikatność. To dopiero teraz się uczę delikatności. No, więc miałam taki moment bardzo, bardzo przełomowy. W dobrym tego słowa znaczeniu, bardzo zwalniający. I wracając troszkę do przygotowania do porodu i do też książek, które czytałam, bo znów będą tutaj linki umieszczone w opisie, to bardzo, jakby oczywiście były niesamowicie odkrywcze, ale też nie sądziłam, jak bardzo będą odkrywcze. I w ogóle stwierdziłam, że to, co tą misję, jaką mają położne, które w ogóle są aniołami, to ja mam podobną misję, tylko po prostu na innym etapie życia kobiet, bo tej całej literaturze, którą czytam, wszystko sprowadza się do tego, że nasze ciała nie są wadliwe, tylko potrzebujemy odpowiedniego zaopiekowania się nimi, odpowiedniego podejścia. Sprowadza się do tego, że ciała kobiet mają moc, że kobiety mają moc, do wiary w tą swoją moc, do odzyskania kontaktu ze swoim ciałem, dodawania mu tego, co potrzebuje. I to wszystko, to są komunikaty, które ja odczytuję w kontekście przygotowania do porodu. I to też wszystko są komunikaty, które ja daję, ja wysyłam, przynajmniej staram się tak wysyłać, w kontekście dbania o hormony, w kontekście przywracania równowagi hormonalnej. I nawet jeśli coś jest nie tak właśnie z hormonami, tej równowagi nie ma, no to z jakiegoś powodu. I tutaj potrzebujemy po prostu dać ciało tego, czego potrzebuje. No i troszkę podobnie ja to widzę właśnie w kontekście porodu. Jestem też w kursie Błękitny Poród, robię sobie afirmacje porodowe, medytacje. W sumie medytacje bardziej nie z kursu, tylko no w ogóle wróciłam do medytacji po prostu jako takiej, bo było to coś, co kiedyś praktykowałam, także też teraz naprawdę widzę ten czas przed porodem, czas ciąży w ogóle jako fantastyczny moment powrotu do tego i cieszę się niesamowicie. Nawet pomedytowałam sobie chwilę przed rozpoczęciem tego podcastu i
Tak, to co wspomniałam, kolejna rzecz, te zmiany w ciele, czyli właśnie rosnący brzuszek, który kocham i który pamiętam jak na... W ogóle uwielbiam to, jak ja wyglądam teraz w ciąży, bardzo mi się to podoba, bardzo się dobrze czuję ze sobą, chociaż oczywiście, że nie zawsze, oczywiście, że są jakieś dni, gdzie patrzę w lustro i myślę sobie, o mój Boże, ale przez większość dni naprawdę czuję się dobrze, za co jestem bardzo wdzięczna i myślę, że to nie tylko wynika z tego, że będę miała chłopca. Nie no, żartuję. Wiecie, bo tutaj ten mit jest taki, że przy chłopcu to się ładnieje, przy dziewczynce nie, ale myślę, że jest w ogóle niefajnym mitem. Natomiast właśnie myślę, że nie tylko to jest z tego względu, że tak obiektywnie jakoś nie zmieniła się, nie wiem, moja twarz, czy moje ciało, że mam wrażenie, że po prostu głównie, nie wiem, urósł mi brzuch i piersi. Natomiast wydaje mi się, że to jest chyba przede wszystkim dlatego, że ja po prostu po pierwsze fizycznie się dobrze czuję, a po drugie, w sensie, że nie mam żadnych poważnych dolegliwości, a po drugie dlatego, że właśnie tak pracuję z tą delikatnością w stosunku do siebie i dużo bardziej doceniam swoje ciało, dużo bardziej jestem wyczulona na sygnały z niego, na to, co mi mówi, na to, czego potrzebuję, na swoje potrzeby i myślę, że to jest akurat taka główna rzecz, dlaczego faktycznie ja też postrzegam siebie po prostu lepiej. Tak. Jeśli chodzi o jakieś dolegliwości w ogóle, czy jeśli jakieś miałam, jakiekolwiek, to w sumie nie. Jedyne co to ból pleców parę razy tego odcinka lędźwiowego. Natomiast typowo, jeśli on mi się przydarzał, przestał mi się przydarzać w momencie, jak zaczęłam pracować z fizją, bo ona też i ćwiczenia od niej, i ćwiczenia, które jestem online sobie robię, to wszystko jakby sprawia, że przez większość czasu jestem naprawdę, naprawdę bez bólu i w bardzo dobrej formie. Natomiast właśnie był taki moment, jeśli jest taki moment, że na przykład bardzo długo siedzę, a staram się nie, no to wtedy to gdzieś tam troszkę się odzywa, ale już może bardziej nie plecy, tylko, no dobra, wcześniej to było plecy. Później to przeszło w ból pachwiny jednej, ale nie jakiś taki skrajny, za to skrajny ból miałam raz po tym, jak przez tydzień, bo miałam być aktywny w ogóle ten drugi trymestr, no więc przez tydzień byliśmy w Grecji. No i tam był leżing, plażing i smażing i było bardzo fajnie. I no natomiast właśnie ten leżing i bardzo mało ruchu bardzo się odbił na tym, że plus jeszcze później 15-godzinna podróż, bo nie lecieliśmy tam samolotem, ale czas na lotnisku, 3 godziny w samolocie, a później jeszcze musieliśmy przejechać całą Polskę, bo mieliśmy wylot z Gdańska, a mieszkam na Śląsku. Mieszkamy, no i ta cała, po tej całej podróży, plus leżenie plackiem przez tydzień, to sprawiło, że później miałam ciężkie parę dni, naprawdę, tak właśnie bólowo. I to, no, porobiłam sobie ćwiczenia, od razu oczywiście mi było lepiej, natomiast też tak odczułam, jak bardzo ważny jest ruch na co dzień. Mimo, że coś tam wiecie, no tak chodziliśmy, świecaliśmy troszkę wieczorami, głównie na obiad i z powrotem. Ale nie no, to było trochę zwiedzanie, byliśmy w pięknym miejscu na Santorini, ale jednak na tego ruchu było bardzo mało. Natomiast totalnie nie żałuję, było super. I drugim wyjazdem w ogóle takim, jaki miałam, to właśnie w tym trymestrze to był wyjazd do Norwegii. W ogóle to były najbardziej aktywne wakacje wyjazdowe, jakie miałam w życiu, naprawdę. Nie wiem, czy kiedyś tyle wyjeżdżałam. Całe 2 razy. I w Norwegii z kolei właśnie było bardzo aktywnie. I tam po Norwegii, bo w Norwegii byłam z moją mamą, chodziłyśmy sobie po górach i tak dalej. Być może na Insta widziałaś jakieś ładne zdjęcia kojące. I tam było mi dobrze pod kątem fizycznym, w sensie może wieczorem czasem jakiś taki delikatny ból pleców. Raz chyba był taki troszkę mocniejszy, ale nie było to nic takiego jakiegoś super, super mocnego.
Myślę, że właśnie też ze względu na to, że po prostu tego ruchu tam miałyśmy bardzo dużo i dużo chodzenia po górach, a może bardziej takich górkach mniejszych. I kolejna rzecz, którą się chciałam podzielić z Tobą, właśnie to akurat było przed wyjazdem do Norwegii. Z tym się spotkałam tak dość skrajnie i myślę w ogóle, że to jest jakiś gigantyczny problem, taki społeczny problem. Przyzwolenie na komentarze w stosunku do ciał kobiet w ciąży. I no, aż w ogóle nie wiem, z czego zacząć. Nie zdarzyło mi się jakoś super dużo komentarzy w stosunku do mojego ciała. Zdarzyła mi się jedna sytuacja, taka bardzo niefajna, właśnie w sklepie z tymi turystycznymi akcesoriami, gdzie pani bardzo miła, z bardzo dobrymi, wierzę, intencjami, zachwycona, ojej, super, pani jest w ciąży, jak fajnie, jak fajnie. Tam pomagała mi, doradzała w wyborze różnych rzeczy. Natomiast właśnie w pewnym momencie tak rozmawiałyśmy, ona powiedziała, że o, ona też w ciąży podróżowała i w ogóle, no i w pewnym momencie na kiedy pani ma termin? O mój Boże, to pani ma już taki duży brzuch? To ile to dziecko waży? To czy na pewno jest wszystko w normie? I była tutaj ostatnio u nas taka pani, która też miała taki brzuch jak pani, a ona zaraz miała rodzić, a pani jeszcze ma tyle miesięcy. No to chyba coś jest nie tak. No, jeśli też miałeś taką sytuację albo podobną, to pewnie też w tobie zawrzało teraz. I spoko, ja mam dystans. Znaczy nie, w ogóle nie spoko. W ogóle nie spoko, że taka sytuacja miała miejsce, to nie jest okej. Natomiast ja sobie pomyślałam potem, w ogóle był strasznie ciężki dzień dla mnie. O, bardzo ciężki, dużo w ogóle trudnych rzeczy się wtedy wydarzyło. I jeszcze to, ale już mam. Tak mi ręce opadły, że ja nie wchodziłam oczywiście w dyskusje żadne, tylko coś mruknęłam, że no, taki brzuch, jaki mam mieć, nie? No, więc mam sobie, kurwa, przepraszam, obciąć połowę. No, a potem pomyślałam sobie, że kurczę, ja naprawdę się ze sobą dobrze czuję i naprawdę uważam, że wyglądam spoko, fajnie, czuję się pewna siebie przez większość dni. Czuję się w ogóle bardziej seksownie niż przed ciążą, co jest bardzo ciekawe. Jestem zadowolona ze swojego ciała, jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem, co moje ciało potrafi. Natomiast co jeśli trafiłoby i na pewno trafia wiele razy na kobiety, które faktycznie czują się jak kupa przez całą ciążę i faktycznie im się nie podoba to, co widzą w lustrze i faktycznie jak same mają wątpliwości, o mój Boże, czy mój brzuch za dużo nie rośnie, tak? I usłyszałam coś takiego i myślę, że mogłoby to naprawdę, naprawdę niefajne konsekwencje zrobić pod tytułem, nie wiem, nie daj Boże, jakieś odchudzania w ciąży, czy kobiety właśnie, które przeszły zaburzenia odżywiania, czy inne sytuacje. To mnie chyba tak najbardziej podłamało wtedy i tak sobie pomyślałam, Jezu, jak można? I rozumiem też z drugiej strony, że po prostu to jest problem takie przyzwolenie ogólnospołeczne. Bardzo dużo osób. Co chwilę słyszę komentarze na temat mojego ciała. Pozytywne. I to jest miłe, prawda? Słyszeć pozytywne rzeczy. O, super wyglądasz, ale fajnie wyglądasz i tak dalej, nie? Natomiast właśnie, co jakbym wyglądała tragicznie? To co, nie słyszałabym wtedy nic. W sensie w ogóle nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Takie po prostu skupienie, że o, super wyglądasz z tym brzuchem, tak? Że oj, jaki masz ładny brzuszek. Takie bardzo, bardzo duże skupienie, dużo większe skupienie mam wrażenie na zmianach w wyglądzie jest u kobiet w ciąży, co jest logiczne z jednej strony, bo ciało się całe zmienia, tak? I to jest niesamowite, tak? A z drugiej strony to jest takie troszkę. Ja tam czuję dużo takiego nadawania wartości komuś poprzez
właśnie to, jak się wygląda, w sensie takiej oceny, no bo to jest ocena, w sumie tak, takiej oceny. Jest to ocena i też dużo razy, może nie dużo razy. Ja też mam to szczęście, że bardzo, szczęście, nieszczęście, w swoim życiu bardzo świadomie dobieram osoby, którymi się otaczam i mam to szczęście, że te osoby, które nie wybieram świadomie pod tytułem na przykład rodzina, nie ma jakiejś takiej patologii, w sensie, że nie ma, wiem, że część kobiet nie ma tego szczęścia, że i faktycznie, nie wiem, potrafię usłyszeć od swojej rodziny, Boże, jaka ty jesteś taka śmaga owaka, tak, jak wyglądasz ohydnie. Ja mam to szczęście, że no, tak, nie słyszę takich rzeczy, ale jakieś takie bardziej, jeśli w ogóle coś, to jakieś takie mini komentarze niezłośliwe. Ale i tak właśnie, po pierwsze widzę to skupienie na wyglądzie, a po drugie, Boże, jakie widzę skupienie, obserwuję skupienie na powrocie do formy. O, super wyglądasz, ale w ogóle też na pewno jestem pewna, że wszystko zrzucisz za niedługo, że na pewno ci szybko zejdzie ten brzuch po ciąży. Jezu, co w ogóle, jakie to ma znaczenie? W sensie, okej, ma i fajnie, jakby, no fajnie, ale z drugiej strony, jak w ogóle, czy to jest ostatnia rzecz dla mnie ważna w kontekście tego, że ja dziecko tam robię w tym brzuchu i że nowe życie we mnie się tworzy i mnie kopię co 10 minut od środka i do mnie kiedyś powiem mamo, a wy mi tu mówicie o tym, że nie przejmuj się tym, że nie przejmuj się, na pewno wszystko zrzucisz po ciąży. Jakby, to jest w ogóle ostatni mój priorytet. A już na pewno w kontekście jakiejś wagi, a bardziej w kontekście, hej, jakby moją intencją, jeśli już mówimy o czy powrocie, w ogóle też nie podoba mi się ta nazwa, powrót do formy po ciąży, co też wiele osób używa takiego terminu. Bardziej bym powiedziała, hej, pomaganie mojemu ciału się zregenerować po ciąży i odzyskać siłę po ciąży i powrócić do siebie po ciąży, powrócić do równowagi po ciąży. I na tym ja się będę skupiać. Wiem, że prawdopodobnie dając mojemu ciału to, co najlepsze, prawdopodobnie ta masa ciała się unormuje. Prawdopodobnie to takie, jak przed ciąży. Czy to może trochę wyższej, może trochę niższej, nie wiem, ale nie mam tutaj oczekiwań i takie jest to dla mnie właśnie bardzo, bardzo namacalnie pokazujące, jak wszyscy mamy obsesję, jak społecznie jest obsesja na punkcie wyglądu i na punkcie właśnie tego, żeby ciąża była takim jednym, taką rzeczą, którą przechodzisz i później jesteś taka sama, jak byłaś i w ogóle jakaś metamorfoza wielka i dziwne. A dla mnie tutaj i w ogóle w tym chodzi o coś tak dużo więcej przecież. To jest coś tak niesamowitego. I to nadal w głowie mi się nie mieści, że w ogóle można przez siebie, że my kobiety przez siebie możemy sprowadzić na świat nowe życie. Jakiegoś nowego człowieka, który ma charakter, który ma w ogóle osobowość jakąś, ma swoją duszę, jeśli oczywiście w to wierzysz, ja tak. To jest po prostu rozwalające mi głowę. I na tym się skupiam przede wszystkim. I na tym, żeby swojemu ciału dawać tego, to, co potrzebuje. I pomyślałam sobie też z drugiej strony, że jest też taki koncept w ogóle patrzenia na kobiety, które na przykład po ciąży są grubsze niż przed ciążą, jako takie i określanie ich mianem zapuściła się, przestała o siebie dbać, urodziła dzieci i przestała o siebie dbać. I ja teraz, o ile być może jeszcze jakieś lata temu patrzyłam na to w ten sposób, od dłuższego czasu, jakby broń Boże, zupełnie inaczej patrzę na ciała,
ale powiedzmy Kasia, która była nastolatką, myślę, że mogłaby tak powiedzieć. A co ja teraz też tak, przyszło mi to z powrotem na myśl i pomyślałam sobie, kurczę, ja rozumiem, teraz rozumiem, jak kompletnie wygląd może zejść na dalszy plan u wielu kobiet, bo ten wygląd to jest tak bardzo nic w porównaniu do tego, czym jest ciąża. Nie, podejrzewam, że też w porównaniu do tego, czym jest wychowywanie dzieci, czym w ogóle jest bycie matką. Że to jest tak mała rzecz i tak najmniejsza i najbardziej błaho wydająca się sprawa na świecie. Przynajmniej znów taka jest moja perspektywa i tak na to zaczęłam patrzeć i rozumiem, jak można mieć to na przykład zawsze to odkładać na później, jakby mieć to na samym końcu swoich priorytetów. To, jak ja wyglądam, bo to tak bardzo nie ma znaczenia w kontekście do tego wszystkiego. I myślę, że to może też wiązać się z takim trochę ryzykiem, że wydaje mi się, że łatwo byłoby, czy w trakcie ciąży, czy po ciąży, gdzieś tam siebie dać na dalszy plan właśnie. I oczywiście po części tak naturalnie będzie, tak? No bo priorytetem będzie ta mała osoba, którą się urodzi. Natomiast i wydaje mi się, że robienie jakiegokolwiek czasu dla siebie to musi być wtedy bardzo intencjonalne. Natomiast rozumiem właśnie, jak to po prostu schodzi. Jak to jest po prostu nic w porównaniu do tej reszty. Myślę, że jest to ważne. Czas dla siebie, dbanie o siebie. I nie mówię tutaj o robieniu paznokci, chodzenie do kosmetyczki, chociaż można, jak najbardziej. Są różne formy, ale chociażby dawanie sobie odżywczego jedzenia, ruszanie się i tak dalej. Natomiast rozumiem, jak to może na prawo po prostu pójść totalnie w odstawkę. I że tutaj jest taka cienka granica. Okej. Okay. Kolejna rzecz, bo już właściwie ostatnia, którą się chcę podzielić, to co się działo przez ten drugi trymestr. To jest, miałam robione, zrezygnowałam z krzywej cukrowej, co naprawdę ja polecam i co uważam, że jest jednym z najmniej miarodajnych badań, jakie można wykonać. Jestem bardzo zadowolona, że jej nie robiłam i zamiast tego robiłam pomiary cukru we krwi przez 3 dni pod rząd, które wyszły fantastycznie, z których jestem bardzo dumna i które tylko jeszcze bardziej utwierdziły mnie w przekonaniu, że hej, że moje ciało naprawdę jest w super miejscu i że otrzymuję to, czego potrzebuję. I dzięki temu, to też będzie mój kolejny, to jakby zrobienie tych pomiarów w domu, to też był kolejny krok właśnie do możliwości bycia w porodzie domowym, który mi się marzy. I tak, no jestem z tego zadowolona. Właśnie z tych wyników. Bo to była taka właściwie duża rzecz dla mnie. I troszkę ja to odebrałam troszkę jako taki sprawdzian, bo z jednej strony czuję się fantastycznie, moje wyniki przed ciążą były idealne, moje wyniki na początku ciąży były idealne, ale to była taka duża rzecz, która właśnie te pomiary cukru przed posiłkami, po posiłkach w domu, która mogła mi przyblokować coś, co bardzo chciałam, tak? No sama nie zdecydowałabym się na taki nieasystowany poród domowy, a tutaj dzięki temu, że te wyniki wyszły fantastycznie, no to też jest kolejna cegiełka do tego, żeby ten poród domowy mieć. Więc jestem bardzo zadowolona. Już uprzedzając pytania, dlaczego ja nie polecam krzywej glukozowej, po prostu glukozowej, cukrowej, to tym bardziej sobie zdałam sprawę przy tych pomiarach cukru we krwi, jak ona jest absurdalna. Jakby wiedziałam, że jest absurdalna pod tym kątem, że
mogło tam naprawdę, to jest tak duże obciążenie, zwłaszcza dla organizmu, który na co dzień je zbilansowane zdrowe posiłki, to wypicie naczczo 75 gram glukozy w formie płynnej, rozpuszczonej, która się przyswaja tak, no to jest gigantyczne obciążenie. I zwłaszcza, a właściwie często, jak osoby, jak kobiety są bardzo dobrze odżywione, to znaczy odżywiają się raczej tak, że mają stabilny poziom cukru we krwi i mają dobrze zbilansowane posiłki, no to często na tej krzywej wychodzą cuda ze względu na to, że nagle to nawet nie jest jak wypicie coli na czczo. To jest jeszcze coś, jakby jeszcze krok dalej, bo w coli mamy głównie sacharozę, czyli glukozę i fruktozę, a tu mamy samą czystą glukozę. I to jeszcze w takiej ilości, jeszcze na czczo i jeszcze nie można się ruszać, tak? To co to może zrobić z naszym poziomem cukru we krwi i ile kobiet jest błędnie diagnozowanych też z krzywą cukrową przez jakieś durne wytyczne, bo też obserwując swoje pomiary cukru we krwi po posiłkach, które naprawdę ta glukoza wzrastała mi minimalnie, to zauważyłam, jak właśnie wyobraziłam sobie na przykład, jakby to moje śniadanie, gdzie nie wiem, na czym miałam poziom 88, a po śniadaniu to było 105 godziny po śniadaniu, czy jeszcze mniej. Więc wyobrażałam sobie, halo, jakby mi ten cukier skoczył, tak? W momencie, jak ja bym zamiast śniadania, mojego zwykłego śniadania, pełnego cudownych węglowodanów, których potrzebujesz dla swojego ciała, to jak ten cukier by mi skoczył w momencie, jakbym sobie wypiła tą gigantyczną dawkę glukozy. I więc z tego jestem zadowolona bardzo i cieszę się z tej decyzji. I też naprawdę zachęcam do przemyślenia sobie tej zamiany krzywej właśnie na pomiary cukru plus też hemoglobinę glikowaną, czyli wskaźnik, który odzwierciedla stabilność poziomu cukru we krwi na przestrzeni ostatnich miesięcy. I to chyba tyle. Cieszę się bardzo. Nie wiem, jak to będzie z nagraniem Wam trzeciego trymestru podsumowania. Być może nagramy na początku listopada, jeszcze zanim Henia się pojawi, ale być może nie. Jedną z takich rzeczy, które też wprowadziłam, która mnie zaskoczyła troszkę, zaskoczyła mnie, jak łatwo mi się teraz to wprowadza, to jest planowanie do przodu, planowanie działań w firmie i w ogóle zastanawianie się nad chyba najbardziej to właśnie w firmie, więcej niż hormony, to tak się odzwierciedla, czyli bardzo, bardzo przemyślane strategie na najbliższe miesiące, na najbliższy rok nawet. 2024 mam zaplanowany właściwie cały, co kiedy się będzie działo i dużo większą potrzebę tego mam niż wcześniej. Właśnie między innymi ze względu dlatego, że po prostu nie wiem jak będzie. Być może będzie super gładko, być może będzie trochę trudniej wygospodarować czas na pracę. Bardziej, że moja praca jest taka bardzo niestandardowa. To nie jest tak, że ktoś mi tutaj coś... W sensie jasne, mam super dziewczyny w teamie, które będą się zajmować wieloma rzeczami, no ale też ja jestem odpowiedzialna za to, żeby jakoś tą firmę przygotować na moją mniejszą obecność. Też przygotować dla Was content wcześniej. I różne rzeczy na stronę, czy różne jakieś promocje, wydarzenia. Na pewno coś będzie na Black Friday, na pewno coś będzie na święta. Za niedługo otwieramy drzwi do przestrzeni kobiecej równowagi. Także dużo, dużo rzeczy się będzie działo i do tego też się już teraz, już od dłuższego czasu się przygotowujemy. Mam nadzieję, że dobrze Ci się słuchało tego podcastu. Cieszę się, że mogłam się podzielić z Tobą. Słyszymy się na pewno, jakby będziemy kontynuować na pewno ten wątek. Nie wiem, czy to już będzie wrażenia z trzeciego trymestru, czy wrażenia z porodu. Czy właśnie rozmowa w ogóle z Dominiką o porodzie domowym, bo na ten temat bardzo bym chciała z nią porozmawiać właśnie tutaj w podcaście i czy w ogóle o porodach, o różnych fajnych, mniej fajnych rzeczach, które w tym temacie
są obecne w świadomości polskiej, czy i kobiet, i też medycznej takiej. Także tak. Daj znać, czy w komentarzu, jeśli gdzieś możesz skomentować, albo w wiadomości na Instagramie, jak Ci się ten odcinek podobał i życzę Ci przepięknej reszty dnia.